Szanowni Państwo, jeszcze nigdy w 30-letniej historii Caritas Polska życzenia zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia nie miało takiej mocy jak w mijającym roku. Ostatnie miesiące upłynęły pod znakiem pandemii koronawirusa, a właściwie walki z nią i jej bolesnymi skutkami. Ogromne poświęcenie medyków i solidarność zwykłych ludzi sprawiły, że będziemy mogli zasiąść do wigilijnego stołu w gronie najbliższych, pełni wiary w drugiego człowieka i nadziei na lepsze jutro. Potrzebujemy tego czasu, by być ze sobą i cieszyć się tym. Warto za to podziękować bohaterom tych czasów. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do uratowania wielu istnień ludzkich. Przede wszystkim pracownikom służby zdrowia, ale także wolontariuszom i darczyńcom, którzy wsparli najbardziej zagrożonych seniorów. To była pomoc materialna, to było zrobienie zakupów, to była w końcu duchowa obecność wśród samotnych, odizolowanych w swoich domach. Dzięki Państwa wsparciu Caritas mogła w całym kraju pomóc setkom tysięcy osób, zakupić ponad 100 respiratorów i innych urządzeń ratujących życie. Dziękujemy za okazane serce. To jeszcze nie koniec. Wiele osób straciło pracę, oszczędności życia i zdrowie. Upłynie wiele czasu, zanim odbudujemy to, co zabrała pandemia. Ale wierzę, że dzięki solidarności i miłosierdziu, które Polacy okazali w ostatnich miesiącach, wyjdziemy z tego kryzysu mocniejsi. W chwili próby byliśmy razem. Dziękujemy. Oby Bóg błogosławił Państwa rodzinom, by nadzieja, która narodziła się wśród nas 2000 lat temu, umacniała i rodziła w nas wszystkich miłość. Życzę Państwu wiele radości. Bóg zapłać.